Kowalscy od kuchni. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Ostatnio tematem przewodnim był tłusty czwartek, czyli coś na tłusto. A teraz, ponieważ mamy post, będzie coś bardziej lekkiego. No, postne, postne wielkopolskie. Typowa wielkopolska pyry plus śledzie. Postaramy się tutaj przygotować proste też bardzo danie, szybkie. Na bazie ziemniaków i śledzia, taki sos śledziowy moje dziecko przygotuje. Dobra, to jest tak, mama, jakie składniki będą potrzebne? Pokrótce. Pokrótce. Ziemniaczki to już mamy, leciutko olejem. Dobrze, ale najpierw składniki, żeby widzowie wiedzieli, co ziemniaczki, jest potrzebne. Olej i taki miks papryka ostra, papryka słodka i rozmaryn. Rozmaryn z naszego ogródka. Kupimy zaraz, bo dzisiaj patrzyłam za przyprawą rozmaryn, no ale mówię, przecież my mamy rozmaryn w pięknej donicy jeszcze. No ta się w tym garażu tam trzyma? Tak, jest w garażu. No i dwie gałązki, mówię. Odporne, ale pięknie pachnie, taki świeży. Świeży, piękny. Pięknie. Aha, synu, no ciągle zapomnę na początku odcinku zawsze udekorować się. Podstawa kucharza, no. Żeby w rączki w coś wytrzeć. Nie tak. No jeszcze się nie tak. Nauczyłem tego. Dobra, no. To tak, masz tutaj, tak jak mówiłam, papryka. No to powtórz jaka. Ale widzicie Państwo, słucham, nie? No nie są, no bo się tutaj papryka już słodka z ostrą, jeden na jeden, plus rozmaryn, tak? Do tego jeszcze pieprz i sól. I teraz te ziemniaczki, kochanie, wszystkie przyprawą, pieprzem, solą najpierw potraktuj. No. Nie, tu, na ziemniaki bezpośrednio, pieprz, tak. Teraz sól, teraz pieprz. Mówiłam przedtem pieprz. A możesz tego pieprzu tak nie żałować. No dobra. Tak? Ale ładnie idzie, nie? Przyprawianie ziemniaków. A oczywiście ziemniaki muszą być bardzo dobrze wymyte, wyszorowane, nie? Żeby nie pomylić się później piasek z pieprzem, tak? Dobra, one są. Tu mama zrobiła, oczywiście wyszorowała. I teraz dziubek tak. Potraktuj je tym olejem, nie? Tak leciutko tylko. Rozsmaruj trochę na każdym ziemniaku, dobra? No. Może tak sobie pojechać i każdy macnąć. O. Przejedź przez całe pole, to będzie szybciej. O, tak. I super. I na końcu je przyprawisz. Dobra. Teraz potraktuj je tą przyprawą. I tak na każdy nasyp. Dobra. Rozumiem, że z rozmarynem musi być. Tak, z rozmarynem, żeby było. Żeby zapach rozmarynu fajny był. Będzie świeży, to będzie ładnie. Zobaczę, czy jakąś szklaną miskę byśmy tu mieli. Trochę nahałasowałam, nie? Tam sobie odłożymy.
Dobra, jest posypane. Tak. I teraz proszę wstawić do... Rozumiem, że piekarnik mamy nagrzany już, nie? Powinien być. Nie gwarantuję, ale... Tak. Jest. Do piekarnika, niech się pieką. Dobra, ile minut? Masz już ustawione, nie? 5. Pięć minut, tak? Surowe to tak z godziny by musiały być, ale one są podgotowane, to wystarczy im teraz 5 minut. Dobrze. Dobra. Teraz robimy do tych ziemniaczków sosik, nie? Dobra. Obieramy ogóreczki. Wiesz, jak się będzie obierało ogórki? Ze skórki, nie? Dobra. Będziesz kroił czy obierał? To mogę obierać. Możesz obierać. To no. Obierz mi, a ja pokroję. Dobra. Możemy na ten plec, nie? Co? Możemy na ten... Na płycie, czy co? No, postawić to mogę na tej płycie. No, jak nie jest grzane, nagrzane powiem, to... Dwie cebulki też damy. Cebulki kroimy w kosteczkę. Weź tu taki większy nóż bym musiał mieć. Pierwszy raz ogórki obierasz, nie? Kiszone tak. Tak. Kiszonych nie obieram jeszcze. Czemu właściwie tak ubierasz, się obiera tą skórkę z tego? Proszę. A po co się tą skórkę obiera? Delikatniej, żeby było do tej śledzi, nie? Bo to jak będzie sos śmietanowy, to wiesz. Może być ze skórką, no ale uważałam, że będzie delikatnie bez. Skóreczki. Tak. Co jeszcze mi tam jednego bierzesz? Takiego no. Mniejszego, dobrze? No. Mogę ci przerywać, czy się skupiasz na dobieraniu? No, możesz. No, mogę teraz. Dobrze, już tam może być jakaś, nie musi być aż tak teraz dokładnie, słuchaj. Jeszcze ten mały chciałeś. Tak, to tak, żeby ci stopień trudności podnieść, wiesz, dlatego ten mały jest. Następnie, jakbyś myślał, że co będziemy kładli jeszcze do tego? Ha? Nie mam zielonego pojęcia. Weźmiemy sobie takie ładne jabłuszko. Będzie pasowało. Wiesz? Mhm. Proszę cię bardzo. Bardzo dziękuję. No, proszę teraz jeszcze. Jabłuszko. A to muszę nożyka, bo... By ogórkiem przeszło. Bardzo prosty przepis. Nie, czy to może nie jest taki. Trochę za tępy. No nie, jakoś idzie. Nie. Dasz rady do jabłka. Jakbyś mięso kroił, to byś się musiał zastanowić. No wiesz, no, jak na ogórek kiszoną takie trochę gumowe jest, to tak wiesz. Tak, tak, tak. Nie szło. No. Jabłko lepiej idzie. I teraz tak, zrobimy sobie jeszcze, tutaj mamy troszeczkę czerwonej cebuli,
żeby kolor nawet podnieść troszeczkę wizualnie, wiesz? Damy jeszcze rzodkiewkę Emilki. Też kiszoną. Kiszoną. Emilka, pozdrawiamy cię serdecznie. Widzisz, jakie twoje rzodkiewki są piękne. Ale już do czegoś tam były wykorzystywane. Tak, już były, no ale przecież to... Dobra. Jabłuszko jest obrane. Tak, jest obrane. Ładnie. To teraz będziesz kroił jabłuszko. Ty, proszę. Bardzo. Tu. O, dziękuję bardzo. Tylko wiesz co, weź na sobie dziecko. Większy. Jakiś nóż większy, bo z tamtym to... Same konkretne. Tak. Emilka puściła ostatnio jakiś tam taki ładny... To z ogrodu? Czy co? Wtedy czy... w kieliszku wina. Kiszonkę z buraków. No pięknie do zdjęcia porobione. Nie widziałeś tego? Nie widziałem. A to na fejsie, czy gdzie? Na fejsie. No, muszę zajrzeć tam bardzo do mnie. Piękne pomysły mają. I teraz tak. Płuczemy. Czekaj, bo już kończę tą. Aha, tu już jeszcze to ja ci pomogę, może będzie. Kończymy. Aby podnieść walory smakowe śledzia, to jabłuszko, wskazane jest śledź z jabłuszkiem, jest dużo przepisów, co śledź z jabłuszkiem, taką kosteczkę, Adam, nie za grubą, nie, żeby gdzieś tam wpłynęło ten smak i zapach w tym całym miksie. Taką czy drobniejszą, a to jeszcze inaczej kraisz? Trochę drobniej, bo to masz taki... Może. A słuchaj, no. Jak tam żeś po ostatnim nagraniu z tymi pączkami, jakie przemyślenia w tym kierunku szły? W sensie? Coś myślałeś, czy skończyliśmy na pies pączki? I temat się zakończył. Nie, czy nie miałeś nie, jakieś rozważania? Ale jakie rozważania? No, jak to się je przygotowuje, czy tam... Nie. Nie było żadnych. Żadnych rozważań. A, no cię rozumiem, bo ty masz teraz inne myśli. Ale nie da się może przypomnieć coś, nie? Jak to tam... Słuchaj, może na drugi rok, jak będziemy nagrywali przygotowywanie jakichś pączków, to będzie już takie przepisy będą, że wrzucisz do miski, zakręcisz i będzie gotowe. Jakby tak byś chciał? No, że ciasto jakieś tam będzie już przygotowane, na przykład kupione. Różne firmy to przygotowują, że aby zalejesz wodą i pączki, ciasto pączkowe jest. Nie rozumiem wątku, szczerze mówiąc. Nie rozumiesz? Nie, w ogóle nie rozumiem. Że już może na tyle będzie łatwiej, że kupisz masę pączkową, zalejesz wodą i już będziesz miał gotowe ciasto. Pączki dla astronautów, tak? W tym sensie. No nie. Ale teraz rozumiesz, może o co chodzi. Może tak. No. Dobra. Jest pokrojone. Dobra, no miski. Teraz tu już koperek kroję. Proszę teraz tak, śmietanę. Te ziemniaki tamten? Są czy? Wiesz co? Ja patrzyłam, nie? Tak. No nie wyglądają na czarno, także... A możesz otworzyć i sprawdzić? No. Możesz już wyłączyć. Nie, sobie są w tym piekarniku, wiesz? Dobra.
Dobrze. Wiesz co, teraz tak. Ty, ponieważ przygotowujemy śledzia, ty jesteś tu głównym uczniem, bo innego ucznia tutaj nie ma. Proszę, to już mamy śledzie ładnie w oleju przygotowane. Bez tego oleju ładnie pokroisz takie cienkie paseczki, dobra? I do miski. Wzdłuż, tak? Czy nie? Poprzek, no. Bo tak to by ci się ciągnęły. No nie, bo nie wiedziałem, jaki masz prąd, czy jakieś... Boż to tu dalej to się... Trochę, żeby ci na ten dół nie spadało, nie? Dobra, pokrojono. Ale to jeszcze weź teraz sobie włóż to do miski i weź następne. Wszystkie te filety skroić? Czy? No skrój te filety. No, coś tam dwa zostaw, żebyśmy mieli na wierzch do dekoracji. Tak typowo, bo ponieważ my tutaj nie mamy czasu, za dużo nagrywamy ten program, ale ten sos powinien tak co najmniej godzinę odpocząć później, po przygotowaniu go, nie? Żeby on naszedł tak porządnie tymi wszystkimi dobrociami, które są wkrojone. Jeszcze weź jednego. I co jeszcze mamy? Tak. Proszę bardzo. I jeszcze tutaj tego małego weź. Tego tak? Tak. I proszę. Mamy tu ładnie teraz taki sosik. Z wszystkimi darami natury z Doliny Baryczy. Oczywiście śledzie nie jest z Doliny Baryczy. No nie bardzo. No ale kiszonki, nie? I teraz tak, to potrzebuje soli i pieprzu. Adam. Ten sosik. Dobra. Soli i pieprzu. Troszeczkę dymki tam jeszcze damy, ale to na wierzch coś, to ja już sobie tutaj przygotuję. Mieszaj. Wymieszaj i spróbuj. Czy dosyć kwaśne, czy dosyć słone, czy dosyć pieprzne. Tyle smaku w jednym. Tak właśnie, bo to i teraz kiszone, jabłko. I przeprowadź ocenę organoleptyczną. Czy to ci się smakowo i wizualnie podoba. Powiem tak, wizualnie jest na razie ok. Ujdzie. Tak. Dobra. Kucharz prawdziwy to ma swoją łyżkę. Nie? No jeszcze się nie dorobiłem swojej. Tu kieszonkę musisz mieć wszytą i sobie łyżkę wkładać. Ty. Według mnie okej. Mogę spróbować teraz ja? Tak, może być. Dobra. Wykładamy teraz te ziemniaczki, Adam. Z piekarnika, dzioba. Dobra, rękawice bym potrzebował, albo to. Zrób no sobie tu porządek, bo musisz gdzieś te ziemniaki położyć, nie? Dobra. Także za sobą porządek. Dobra. Proszę. Chcesz moją tę? To proszę. Dobra, dzięki.
I teraz na każdy ziemniaczek kładziesz, o, tak? Rozumiesz? No. Super, rozumiesz. Bierz ziemniaki, bierz te ziemniaki. Teraz, ponieważ jeszcze nam tu zostały śledzie, to żeby dać sygnał, co tam jest w tej sałatce, że to jest faktycznie śledź. Tak? No. I teraz zobacz sobie. Cieniutkie też kawałeczki. O. W ramach dekoracji. Dekoracje. I tak po dwa poukładaj tutaj, nie? No. Pyra wielkopolska ze śledziem. To już coś nam tu powstało, nie? No. Mówię, że ten sos by musiał tak postać z godzinę czasu, żeby po prostu ten smak nabyć. Przeszedł, tak? Żeby przeszedł, tak, konkretnie. Teraz tu jeszcze zrobimy z boczku, bo przygotujemy talerz do prezentacji, nie? No. Taki pełen, żeby był, wiesz? No, syto, żeby było. Nie, już wcześniej było lepiej. Tak? O. A no, ale już zrobiłam. No, już zaczęłaś to. To skończę. Ja tam nie lubię, jak jest nawalone, lubię, jak jest delikatnie, tak wiesz. Co ty powiesz? No. Dobra. I co? Problem by był z takim pyrą ze śledziem? Znakomita przekąska. Postna. Postna. Jak najbardziej. Postna w innym wykonaniu. To ja nie wiem, czy to jeszcze by miało być więcej postna, czy mniej postna. Jakby to, jakbyś ty to... Nie, jest okej, tam już nie przesadzaj. Tak? No bo może wiesz, niektórzy trochę chleb tylko i... Proszę bardzo. Pierwszy półmisek do... Gotowy. Tak to się prezentuje. Na przekąskę świetna. Na obiad świetna. Jeszcze lepsza i na kolację. Bo na przekąskę można zjeść pół ziemniaczka, a na obiad dwa. No. Także myślę, że ten śledź w tym wykonaniu będzie Państwu smakował. Jeżeli ktoś będzie próbował sobie go przygotować, też bardzo prosty przepis, szybki, z wykorzystaniem śledzia i wielkopolskiej pyry. Dziękujemy Wam za kolejne wspólne gotowanie. Oczywiście kolejny raz zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Klikajcie ten magiczny guziczek i do zobaczenia. Klikajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Dziękujemy.